Mojżesza. Panie Boże, dziękuję, że tutaj wszyscy jesteśmy. Jesteśmy lepsze często, że stało do nas wszystkich, jesteśmy zbawieni. Twoja miłość, taka miłość Chrystusa. Dziękuję za Chrystusa, co on zrobił na krzyżu. Daję Ci wszystkie chwały na te świadectwa, co teraz będę mówił i żeby tylko błogosławić ten czas i dać Ci chwałę. Amen. To gdzie zacząć? Ja nie jestem bardzo młody człowiek. W rodzinie, rodzice dużo mówią, mój brat Daniel bardzo dużo mówi. To ja lubię słuchać więcej, ale jak Daniel mi powiedział, że mogę tutaj świadectwo powiedzieć, to powiedział sobie, bo jak przychodzi to świadectwo do Chrystusa, to będę mówił. Nawet jak nie lubię mówić, ale będę mówił. To zacznijmy wtedy, jak byłem urodzony. Urodzony byłem w katolickim kościele. Pamiętam, miałem chrzest, jak dziwiłeś w katolickim kościele. Dużo z tego nie pamiętam, że byłem w kierunku dziś. No i wtedy dorastałem w katolickim kościele. Robiłem wszystkie te tradycje. Pierwszą komunię, bierzmowanie, chodziłem tam do kościoła, szkółka kościoła katolickiego. Co ja mogę pamiętać o tym? Ja dużo nie rozumiałem z tego, po prostu tam chodziłem, bo rodzice nakazali mi i po prostu chodziłem. Ale z tego dużo nie rozumiałem, nie słuchałem. Naprawdę nic z tego nie wróciło, po prostu robiłem, bo musiałem to robić. Pamiętam, jak byłem bardzo młody, ja miałem konwersację z rodziców. Miałem takie pytanie, co się dzieje z nami, jak nie. I powiedzieli mi rodzice, no jest piekło, jest niebo, jest czyszczyc. No i pytałem się, jak mam się dostać do niego. No jak, na czym polega Bóg i do nieba iść. No i co ja słyszałem, co ja pamiętam, musi być dobrym człowiekiem, być doskonałym. I ja nie wiedziałem wtedy. Jak muszę być doskonały? Ile muszę zrobić dobra, żeby mnie Bóg kochał, żeby mnie zaakceptowano, żeby poszło do nieba? Pamiętam po tej konwersacji miałem duży, duży strach. Największy strach przeciw Bogu, bo nie wiedziałem, czy mnie Bóg by kochał, czy zaakceptował, czy to, co ja zrobiłam na ziemi, było wystarczające. To miał to był największy strach w moim życiu, bo nie wiedziałem, czy się spadło z Bogu. No i dalej tam się robiło, już miałem tam 13, 14, 15 lat. Pamiętam, że za bratem Danielem, ja z nim po prostu budowałem, jak bym prosto powiedzieć, nienawiść do mojego brata. Nie lubiłem, jak pachnął, jak mówił, jego charakter, nic nie lubiłem jego. I po prostu nawet do szkoły moje przyjaciele tam wypiniły go. Tato powiedział, ej, idź do niego, zrób coś złego. No i po prostu relacje z bratem było nienawiść. Muszę się przyznać, że nawet chciałem, żeby zmarł. I pamiętam, że ojciec mi tak powiedział w jednym czasie, po co to kochasz człowieka, jak ty swój krew na to nie kochasz. No i tak, wtedy jak 14, 15, 16, 17 lat, no i idę do high school, szkoły. No i wtedy zrobiłem z sobą, się nazywa twardą skórę. Byłem taki, co słuchałem dużo rap, muzykę, mówię sobie, to znaczy Eminem, ten biały rapy i różne inne rapy. I powiedzmy szczerze, z tego dostałam moc. Moc, bo wtedy to było nerwy, było nienawiść. I tak się zawsze trzęsłem z mocy, z takiej nerwy. To dla mnie było to, co
Myślałem, że to jest to. W tym samym czasie, od czasu do czasu, w wieku też depresję miałem. Znaczy zmieniało to. Depresję miałem od czasu do czasu. Myślałem o samobójstwu, nie wiedziałem o co wszystko jest, o co istnieje, o co tak żyłem. No i wtedy, jak miałem 21 lat, poszliśmy z rodzicami do Meksyku na wakacje. I tam, jak byliśmy na wakacje, spotkaliśmy takiego chrześcijana. Jak ja patrzyłem na tego chrześcijana, jak się on zachowy, nie pił alkoholu, ja pił cały czas. Bardzo lubiłem to opijać się i mieć party, i tańczyć, i takie rzeczy w klubach. On nie pił. I to było mnie dziwne. I był bardzo miły. Bardzo miły chrześcijan, tak. Taki kujący, taki fajny, miły, taki dziwny, taki, co nie widziałem cały czas. Dlaczego nie pijesz, dlaczego nie tańczysz, bo nawet się nie wariujesz. No, po prostu powiedział, że taki nie jest i kocha Boga i nie słuchałem tego. No i wtedy pewnego dnia w Meksyku poszłem z Danielem bratem do klubu. My poszliśmy do, tam było turystyczne miejsce w Meksyku, a poszliśmy poza takiego klubu w Meksyku i był taki niebezpieczny klub. A tam było tańce albo bar. To ja i Daniel tam poszliśmy. Ja i Daniel wtedy, ja piłem sobie taki mocny alkohol, jak się po polsku mówi Jack Daniel za kutka. I piłem taką butlę. Pamiętam, tam czańczyłem, wariowałem. Piłem tą butlę i pamiętam, że było na drugim i pierwszym balkonie w tym klubie języku. I pamiętam, że spojrzyłem około połowy tej butli od tego alkoholu. I wtedy sobie postanowiłem, może pan napić to resztę, wypić to resztę, nie. Tak sobie pomyślałem, ale w końcu powiedziałem sobie, co to mnie obchodzi. No, wypiję całe. No i wypiłem całe, po prostu piłem jeden gitar i od tego momentu nic nie pamiętam. Blaka, znaczy jak tyle napijesz alkoholu, nic nie pamiętam. To co ja pamiętam, Daniel mi później powiedział, ale jak naliczyłem 10 różnych sposobów mógł użyć w tej nocy. Pierwszy rzecz był na balkonie, byłem wychowany, mógł spać z balkonu. Użyć. Drugi rzecz miał tą butlę w ręce. Mogłem jego paść na butlę i uderzyć kogoś tam. I to było bardzo niebezpieczne. Ktoś mógł to zobaczyć, pójść do mnie, kopnąć mnie, nóż mi dać. Trzeci sposób, co mógł umrzeć, jest zamiar iść. To była ziemia na lewej stronie, ale mógł też, tak, nie był przypadkiem, co pamiętam, mógł pójść w prawej stronie. I mogą spaść te złoty i po prostu też połamać się i złamać się. Ale zamiast poszłem do łazienki i wychylony byłem w łazience, w toalecie. I tam byłem jakiś czas. I wtedy ktoś tam powiedział, że ktoś tam jest w środku. Barman poszedł i sprawdził mnie. I tam też mogłem spaść na toaletę, uderzyć głowę. To też jest następny sposób, co mogą umrzeć. Mogą spać w toalety samą, po prostu w wodę umrzeć, utopić się w wodzie. No to barman mnie znalazł w tym toalecie i anioł wziął mnie na ramiona, tak, i dał mnie na pole i zawołał toksykę. Też mógł mnie wyrzucić, bo on był, no, pracuje w tej nocy, bo on mógł mnie tam wyrzucić gdzieś na ulicy i tam nie było ostrożnie, nigdzie to trzeba było się stać. Ale barman mnie dał do taksówki i włożył mnie do taksówki. Taksówkarz, ja nie miałem pieniędzy na siebie, nie było mi o pieniędzy. Taksówkarz nie mógł znaleźć hotelu, gdzie ja jestem, bo tam śpiewałem, gadałem, mówiłem. Ale jakiś cud nie wyrzucił mnie z taksówki, ale ja już mnie do tego hotelu, co zostaliśmy, wprowadził. Tam był bardzo zerwany, że nie
wróciło do hotela, krzyczał, że to tamto. Hotel przyszedł, a manager i zapłacił taksówkę. I ludzie w hotelu nie dali do swojego pokoju. To też mógł mnie wyrzucić ten taksówkarz gdzieś na ulicy, bo wariowałem, miał więcej i też mógł mi coś stać. No i hotelu nie dali te ludzie, żebym tam do łóżka i zostawili mnie sam. No i w końcu można też umrzeć na wymioty. No jak wymiotujesz, już wpadnie w wymioty, możesz umrzeć. Oddychać nie może w wymiotu. No, też mogło mi się dostać. I wtedy dziewiąty mógł umrzeć trucizny alkoholizm. Bo ja tak już nigdy nie piłem. I tak już napiłem, że mógł albo mieć mózg problem, tak już problem z później, albo umrzeć nawet trucizny alkohol. Ale najgorszy rzecz to mogło umrzeć w 70 sposób, bo nie miałem relacji z Chrystusem, mogło umrzeć tak, że poszło do piekła. To było najgorsze śmierć, co to było. Ale jakoś tę noc przeżyłem, w 10 sposób to mogło umrzeć, no i nie stało mi się. Tak słuchałem barwę, to wszystko jakby się ułożyło. No i wtedy następny noc miał ból głowy dużo. I zdaniem byłem i z tym chrześcijaniem byłem, ten taki, co był taki fajny. I rozmawialiśmy sobie o różne sprawy. I to były inne ludzie też. No i wtedy te inne ludzie poszli spać. To tylko było ja, mój brat Daniel i ten chrześcijan. No i rozmawialiśmy sobie i zaczynali mi mówić o Chrystusie, o relacje, o cudach, ich życia, jak mieli. Wtedy ten chrześcijan mi powiedział o wujku, co miał. Taki wujek, co był wypadkiem. Albo samochodem, albo w motorze. Że cały jego kręgosłup był zmiażdżony. Lekarze mówili, że już nie będzie chodził. Nie będzie prawdopodobnie ruszał nogi. Te wszystkie prześwietlenie mówili, że wątpliwy to jest, że coś mu się stanie. Będzie paralizm. Nie będzie mógł ruszać. No, ten chrześcijan modlił się zawsze do tego wujka, na zdrowie, żeby pomóc. Zawsze był w pacierzy do tego wujka i modlił się do tego. I przez jakiś czas, bardzo wolny długi czas, ten wujek zaczął się leczyć. Jego kręgosłup, nogi się zaczęły ruszać, przez jakiś czas mógł chodzić. Laskami. No i przez jakiś czas, nie pamiętam jaki okres, on totalnie miał chodzić i biegać. Lekarze to nie rozumieli. No i mówili mi takie cuda, że wujek, zdrowie, to tamto. No i po pierwszy raz, że tak sobie pomyślałem, że ja byłem bardzo pusty, bardzo pusty, nerwy, te różne namyślenie, depresja, albo to tamto. No i czuł się pusty i powiedziała, że to musi coś być. No i tak poszedł spać. Jeszcze raz powtórzę. No i stało tego następnego dnia i nie wiedziałam co to oznacza, ale powiedziałam, Jezus, jak szokujecie, jak jesteś wybawicielem, Bóg, nie wiem co to znaczy, ale przyjmuję cię do serca. Wtedy szło. Pierwszy raz mój Duch Święty. No, tak moje ramiona się wzięły, takie lekkie. No i wtedy się tam zaczęło moje zmienianie przez Chrystusa. Z Danielem już godzina, nie członkowa, bo teraz powiedzmy. Moje namiarność, nerwy i potem myślenie o pociągnięciu ludzi
wykorzystać i być jak najwyższy, obniżać, bo wszystko z nich mógł zmienić w tym momencie. Zaczął chodzić za jelami do kościoła. Spotkałam fantastycznie przyjaciele, bracia i siostry, którzy się przeczytałam całą Biblię. No i wtedy przeczytałam różne tam religie, to tam, to ja chciałam do końca wiedzieć, jak to wszystko pracuje, jak wiara, chciałam być bliżej rozumieniu Boga. No i muszę powiedzieć, że od tego czasu zawsze mam radość i pokój, że rzeczy się dzieją w tych czasach, bo nie zawsze lepsze, ale mi to naprawdę nie przeszkadza tak bardzo. Zawsze wiem, że Jezus jest, zawsze jest ze mną. No i zaczął chodzić do kościoła, teraz kilka lat temu była misja w Meksyku, tam się nazywają. Misja z tam tydzień była z moim kościołem. I tam teraz też pomagam dziećmią czyć Biblię i czytać Biblię w kościele w niedzielę. Tam karmiliśmy kilka tygodni biednych ludzi na ulicach. Paczki robiliśmy jedzenia w tam, gdzie mieszkam z trzema bracia w Chrystusie. No i różne takie rzeczy. W pracy ja nie pracuję, tutaj jak psycholog. Wysiedzimy czasami już w takich meetings, wszyscy rozmawiamy. Są tam adwokaci, psychiatry, sędzia, różne takie rzeczy. Tak rozmawiamy, jak nasze soboty, niedzielę idą, pytają mnie, ja mówię od razu im, a ja coś zrobiłem, mam dać Pana Chrystusa, to dam coś dziećmi i to jest wypowiedź. Tam ludzie tak czasami dziwnie patrzą na mnie, bo nie, tak się nie mówi, a ty wiesz, w pracy, ale to jest w porządku, bo to ja robię, a nie dzieje się coś. No i po prostu teraz to jestem w pokoju, w radości i wiem, co mam teraz zrobić. Mam dwóch rzeczy, co muszę robić na tym świecie. Ja bym nie najlepiej, nie jest doskonałe, ale kochać ludzi, jak umie pomagać i dzielić się Ewangelią, kim jest Chrystus, co mi zrobił, jak mi zmienił życie. To jest bardzo proste dla mnie i żeby się jeszcze poprawił. I na to kończę, chcę coś powiedzieć. Mam nadzieję, że zrozumieliście, bo to nie jest aż najlepsze, ale na to kończę. Pomógłbym się. Dziękuję Boże za pozwolenie mi, że mogłeś moje świadectwo. Dziękuję Bogu, jesteś. Nie mogę nawet czasami słów powiedzieć, że Ty przeze mnie, przez nas wszystkich, żebyśmy zawsze pracowali i robili dla Ciebie i Twoje królestwo na ziemi cały czas rosło. Z ludźmi, z naszymi uczniami, z miłością. I ja tylko się modlę, że każdy dzień, co mamy tutaj jakieś możliwość, byśmy zrobili dobra do drugiego, z miłości podzielili się Ewangelię i wiedzieli, że robimy to.